Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne zdanie z cyklu rozwiązywania arkuszów z książki Teraz matura z poziomu podstawowego. Zadanie mamy 24, a zestaw jest 8. Oczywiście pamiętajcie o tym, im więcej dajecie łapek w górę, tym ja wrzucam więcej filmów, więc fajnie by było, gdybyście dawali. Dobra, lecimy. Średnia arytmetyczna liczb naturalnych 6, 0, 5, 3, 5, 6, x, y jest równa 4. A najczęściej występującą wartością jest liczba 5. Wyznacz x oraz y, jeżeli y jest większe od x. Dobrze, najpierw ogarnijmy sobie tą średnią arytmetyczną, tak? Że jest równa 4. Jak to się robi? Tak, czyli korzystamy na razie z pierwszego zdania. Średnia arytmetyczna liczb naturalnych jest 4. Dobra. No to co? Średnią się tak, że się je dodaje, czyli mamy tak. 6 plus 0 plus 5 plus 3 plus 5 plus 6 plus x plus y. Podzielić to trzeba przez ilość tych liczb. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i to jest równe 4. Rozwiążmy sobie to ładnie. Czyli tak, pomnożymy sobie przez 8, a w liczniku sobie dodamy. 6 plus 5 jest 11, plus 3 jest 14, plus 5 jest 19, plus 6 jest 25. Czyli 25 plus x plus y równa się, no 8 nie, bo mnożymy przez 8, 4 razy 8, 32, czyli odejmiemy sobie jeszcze 25, a więc wiemy, że x plus y równa się 7. Dobra. X plus y równa się 7. Pyk. Dobra. Tak? No i teraz tak, tu jeszcze jest też ważna informacja. Informacje są dwie. Średnia arytmetyczna liczb naturalnych, czyli ani x, ani y nie jest ułamkiem, tak? Jest liczbami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tak dalej. Oczywiście skoro x plus y jest równe 7, to nie może być tak, że jakaś która z tych liczb jest większa od 7, tak? No, no dobra, no to co? No to może być 1 i 6, no bo 1 plus 6 to jest 7, to może być 2 i 5 i to może być 3 i 4. Powiecie, a 4 i 3... 5 i 2, 6 i 1 też pasuje. No to też nie tak. Ale y ma być większy od x. A tu jest x większy, tu jest x większy, tu jest x większy. Więc te 3 odpadają. Ok? Dobra. 0,7, no ja uważam, że 0 nie jest liczbą naturalną, więc tutaj nie wpisuję. Chyba, że zrobimy też, że teoretycznie jest 0 i 7. Spoko. No i lecimy. Teraz zobaczcie tak. Potrzebujemy kolejną informację, czyli najczęściej występująca wartość jest 5. Tak? Ile jest piątek? Raz, dwa. A ile jest szóstek? Raz, dwa. To znaczy, że żeby jedna z tych piątka była najczęściej występująca, a nie szóstka, no to jedna z tych x lub y musi być piątką. Czyli to jest ta odpowiedź, że x równa się 2, a y równa się 5. Bo musi być, żeby piątka była najczęściej, to musi ich być najwięcej. Czyli muszą być trzy piątki. Jedna tu, druga tu, no i trzecia tu. No bo szóstek jest dwa, dwie. Koniec. Takie fajne. Pytania w komentarzach i pamiętajcie o łapeczkach. Na razie.